Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na live'iku z rana. Przychodzę dzisiaj do Was tutaj i zanim zacznę opowiadać, tylko podzielę go na ocean świadomości, bo nie wszyscy są dostępni u mnie na prywatnym koncie. Przesuwę się na chwilę. Witam Was, kochani, serdecznie. Czekajcie, ocean świadomości. Dobra, cześć Dana. Cześć Aniu, cześć Anitka, cześć Andrzej, witam Was kochani. No co Wy tak z rana? Cześć Martynka, jesteście, nie pracujecie? Jakim cudem? Cześć Przemysław, cześć Bożenka, witam Was kochani serdecznie. Cześć Martynko, widzimy się wkrótce. No cześć Reginko, my to się widzimy dopiero wkrótce. Jakim cudem Ty tutaj jesteś? Cześć Agatko. Cześć, Ewuniu. Słuchajcie, kochani, przychodzę dzisiaj do Was z taką opowiastką kolejną, dlatego że pracuję teraz właśnie na tym kursie. Jesteśmy już tydzień nam minął. Pierwsza klasa jakby do przodu, jak tam się trochę śmiejemy na tym kursie. Cześć, Angelka. I co widzę podczas tego kursu bardzo, to, że im bardziej się zagłębiamy w siebie, w głos swojej duszy, w głos swojego serca, tym bardziej większość z nas widzi, jak nasze takie życie codzienne pod każdym względem nie jest jeszcze takie, jakby chciała tego nasza dusza. O tak, inaczej się tego nie da nazwać, okej? Okay? I jest wiele powodów, dlaczego tak jest. I umysł by chciał się skupić na tym, dlaczego i czyja to wina, nie? Chciałby znaleźć z tego winnego właśnie. I czasem to są takie proste rzeczy, jak praca. My marzymy całymi sobą robić coś innego, ale jesteśmy w innym miejscu, nie wiemy do końca, jak tam dotrzeć. Czasami to jest związek. Jesteśmy w związku, w którym może nie czujemy się komfortowo i nie wiemy, jak to zmienić, albo jesteśmy sami, a w związku chcielibyśmy być. Ja chyba wyłączę tutaj, słuchajcie, komputer, bo będziemy pykać. I czasami to jest zdrowie, czasami to jest po prostu wstawanie rano i uczucie takiej pustki, albo negatywne emocje, które nas dopadają, albo negatywne myśli, które nas dopadają, tak jak my to postrzegamy. Więc co ja zauważyłam, to i na pewno w swoim życiu tak miałam wcześniej, że często jest tak, że w naszym życiu między momentem, gdzie jesteśmy tu i teraz, w różnych przestrzeniach swojego życia, a momentem, gdzie chcielibyśmy być, gdzie chciałaby być nasza dusza, gdzie serce nasze chce być, jest przepaść. I w momencie, kiedy my tą przepaść widzimy i patrzymy na nią jako przepaść, no to bardzo łatwo nam w nią wpaść, tak? I wpadamy w tą przepaść i później nie umiemy się z niej wygrzebać. Więc dziś podczas mojej takiej porannej medytacji przyszło do mnie, żeby z tej przepaści zbudować pomost. Dlatego, że pomost pozwoli nam przejść tam, gdzie się wybieramy, tam, gdzie chcemy iść, tam, gdzie chce iść nasza dusza. A dopóki będziemy patrzeć na tą przestrzeń pomiędzy tu, gdzie jesteśmy, a tu, gdzie chcemy być, i będziemy patrzeć na to jako na wielką przepaść, to będziemy w nią wpadać, to będziemy w niej niknąć i będziemy bardzo dużo energii zużywać, żeby się z niej wygrzebać. Jednak jak zbudujemy z tej przestrzeni, z tej przepaści pomost, to będzie nam o wiele łatwiej przez nią przejść, o wiele łatwiej dojść tam, gdzie chcemy iść, bo to zbuduje pomost, przez który możemy przejść i da nam nadzieję na to, że to w ogóle jest możliwe. Więc teraz, jak w praktyczny taki sposób, tak? Bo w teorii to całkiem nieźle brzmi. Okej, z przepaści robimy pomost, ale jak to zrobić? Więc jakbyśmy mieli spojrzeć na takie główne przestrzenie naszego życia i mielibyśmy popatrzeć na przykład na dom, na pracę. Bo to jest takie częste, co ja słyszę w pracy, jak pracuję z ludźmi, że praca, no bo wiecie, jakie są realia dzisiaj, kurka wodna w tym świecie, że często nie jesteśmy jeszcze w takiej pracy, w jakiej byśmy chcieli być, prawda? Więc teraz co zrobić? I w sumie ta idea pomostu przyszła do mnie właśnie z tej idei pracy. Dlatego, że jak ja pracowałam w Stanach i chciałam robić to, co robię, ale do końca nie wiedziałam, jak tam dotrzeć, tak? Zwłaszcza w zgodzie z sercem, jak tam dotrzeć. Bo często my myślimy, że jeżeli jesteśmy w pracy, która nie jest nasza, a chcemy być w pracy, która nasza jest, i nie widzimy w ogóle, jak tam dotrzeć, i często nasz umysł nam mówi, że to jest w ogóle niemożliwe, albo jesteśmy za starzy, albo jesteśmy za słabi w tym, no to umysł myśli wszystko albo nic. I umysł często myśli, że jak nie może być w tej pracy marzeń, tu i teraz, w ogóle w jeden dzień, to ją wyrzuca do kosza i ją zostawia kompletnie i już tam nie zagląda. My nie umiemy do końca, nasz umysł nie umie do końca tego balansu złapać.
właśnie tu pomaga ten pomost. I co mi bardzo pomogło, to kobieta, którą kiedyś usłyszałam, Marii, która powiedziała, jest coś takiego jak bridge job, w Stanach na to nazywają, czyli taka praca, pomost. Czyli weź tą pracę, w której jesteś teraz i zrób... Angelika, dzięki kochana. I zrób z tej pracy taki pomost, tak? No to teraz jak robić ten pomost z pracy, w której jesteśmy? Dlatego, że często dla nas praca, w której jesteśmy tu i teraz, która nam nie służy, której nie lubimy, nie kochamy, a może wręcz nie cierpimy, no to ona jest taką pracą przepaścią, tak? W której nikniemy, na którą się wkurzamy, wstajemy rano i mówimy, wow, znowu tam idę, po co tam jestem? Więc pierwsza rzecz to nasze nastawienie. Już nasze nastawienie decyduje o tym, czy coś będzie pomostem, czy coś będzie balastem i przepaścią. Więc wiadomo, że nie chodzi o to, kochani, żeby sobie wkręcać na siłę, że praca, której nie cierpimy, jest super, bo to w ogóle nie ma miejsca tutaj, to nie jest pomost. Tylko bardziej chodzi o to, o znalezienie tego balansu, czyli o zrozumienie po pierwsze, o znalezienie takiej odwagi w sobie, żeby zobaczyć i zrozumieć, że wow, praca, w której jestem, nie jest pracą moich marzeń, ok? Bo czasem my nawet tego boimy się zobaczyć. Chowamy to przed sobą. Po drugie, szukać, jaka byłaby moja praca, którą ja bym chciała robić, chciała. Jaka jest praca moich marzeń? I może my też tego nie znajdziemy od razu, ale już sama świadomość, że ja jestem w miejscu, w którym nie chcę być i idę gdzieś i jeszcze nawet nie widzę tego budynku, do którego ja tam się wybieram, ok? Ta świadomość już zaczyna pobudzać w nas wszystko, już zaczyna otwierać nas. Jak my mamy odwagę to zobaczyć, to zaczynamy otwierać się coraz bardziej. Druga rzecz, to ja wiem, że na razie może nie mam odwagi jeszcze rzucić wszystkiego, tak jakby umysł chciał i tak nie ma odwagi. Więc ja wiem, że żeby dotrzeć do tego drugiego miejsca, albo ja wiem, jakie to miejsce jest, albo jeszcze nie wiem, ale co ja wiem, to, żeby dotrzeć do tego drugiego miejsca, to ja potrzebuję pomost. A ta praca, w której jestem, jeżeli jej nie cierpię, to na razie ona jest jak przepaść, w której tonę i nie mogę po niej się wspiąć dalej. Więc tu trzeba zmienić nastawienie z narzekania na dziękowanie, tak? Nie wmawianie sobie, że ta praca jest super i ja będę tu do końca życia i zrobię z tego pozytywnymi afirmacjami pracę moich marzeń. Nie. Zrozumienie, że ona pracą moich marzeń nie jest, ale zrozumienie też tego, że oprócz tego, że ona jest ciężka i mnie wkurza i może się tam nie realizuje w pełni, to ona mi daje poczucie bezpieczeństwa. Ona płaci moje rachunki. Ona daje mi, nie wiem, możliwość bycia ubezpieczonym, tak? Dostępność do lekarzy. Cokolwiek ona wam daje, szukanie tego, ale nie oszukując siebie, nie na siłę, nie wmawiając sobie, tylko tak naprawdę z serca. Co ta praca mi daje? Zmiana percepcji, postrzegania pracy, w której jesteśmy w danym momencie, ok? Żeby ona pokazała nam, ok, ja mogę z tego zrobić pomost. Poprzez fakt, że spojrzę na nią inaczej, nie będę patrzyła, co ta praca mi zabiera, ona mi zabiera czas, ona mi wysysa życie, tak? Ona mi zabiera energię, tylko co ona mi daje, ale z serca. Ale druga część tego ćwiczenia, tego budowania pomostu, to jest, co innego ja mógłbym i mogłabym robić. I jak ja mogę zacząć to robić tu i teraz? I wiadomo, że czasem my nie możemy kompletnie zacząć robić tego, co naprawdę w życiu chcemy robić, ale możemy podjąć pierwszy krok. Najmniejszy, ale i tak jest ważny. Dlatego, że czasem po drugiej stronie my chcemy być pisarzami i dziś nie umiemy napisać książki, ale możemy zacząć pisać pamiętnik, możemy iść krok dalej, możemy zacząć pisać bloga. No ale tu umysł przyjdzie i powie, słuchaj, ale ja na tym nie zarobię. My na razie nie mamy na tym zarabiać. Od zarabiania my mamy pracę pomost, ok? Właśnie po to ona jest. Co my często robimy, to, że my mówimy, że nie możemy rzucić wszystkiego tej pracy, w której jesteśmy, iść i robić to, co kochamy, bo na tym nie zarobimy. Ale my nie musimy rzucać od razu wszystkiego. My możemy naprawdę zrobić to przejście poprzez pomost. Być na razie w miejscu, w którym jesteśmy, ale nie wyrzucać naszej kreacji, nie wyrzucać naszej pasji. I też my nie musimy już dziś zrobić 100% naszej kreacji najlepiej, perfekcyjnie, idealnie, tak jakby nasza głowa tego chciała, tak? My możemy naprawdę zacząć małymi krokami. Ja zaczęłam to, co robię, od zielonego soku. Do głowy mi nie przyszło, że zielony sok na YouTube doprowadzi mnie tu, gdzie jestem. I w ogóle w mojej głowie nie było zarabianie na tym. To samo się pojawiło w ogóle 7 czy tam 6 lat później. Jednak przez cały ten czas, kiedy ja kreowałam filmy, kiedy ja pisałam posty, kiedy ja robiłam to, co robiłam, ja miałam pracę pomost, którą ja akurat kochałam. Ja byłam kelnerką, ja to kochałam, ja się tego nie wstydziłam, aż przyszedł taki moment, gdzie czułam, że mam z tego odejść.
Czułam, że mam to puścić, bałam się jak nie wiem co, bałam się zaufać, ale zajęło mi to dobrych kilka lat. Ja byłam na tym pomoście, który mi pomagał i prowadził mnie przez wiele, wiele lat. I tak naprawdę to mi bardzo pomogło kreować z przestrzeni serca, dlatego że ja nie robiłam tego, co robiłam, żeby kogoś ściągnąć, żeby na tym zarobić, żeby kogoś przekonać. Ja byłam zabezpieczona, jak to Elizabeth Gilbert mówi do swojej kreacji. Ty się, dzieciaku, baw, a ja pójdę do pracy i na ciebie zarobię. Ty się nie martw o zarabianie. I ja coś takiego zrobiłam niechcąc, jakby to się samo zadziało, ale to pomogło mi tworzyć z przestrzeni serca, a nie desperację, że ja muszę kogoś naciągnąć czy namówić. Więc pierwszy pomost w pracy można zbudować właśnie poprzez takie coś. Poprzez docenienie i zmianę percepcji, postrzegania pracy, którą mamy. Nawet jeżeli ona nie jest spełnieniem naszych marzeń. I wrócenie do naprawdę stawiania się, stawiania chociaż najmniejszych kroków do naszej kreacji, cokolwiek to jest. A w dzisiejszych czasach, kochani, my mamy naprawdę niewiele wymówek. Umysł będzie robił swoje, ale to już nie są czasy, gdzie się nie da. My mamy dostęp do informacji, my mamy dostęp do narzędzi, które pozwalają nam się dzielić swoją kreacją. Nie ma już, że ktoś jest za stary czy za młody. My mamy ludzi, którzy w wieku 60-70 lat robią takie rzeczy, że głowa mała. To już nie są te czasy. Głowa nie ma za wiele wymówek. To już nie są te czasy, że my jesteśmy z Polski i w ogóle komuna, bo umysł używał tego wszystkiego. W dzisiejszych czasach wszystko naprawdę jest możliwe. I teraz jednym z największych argumentów, jakiego używa umysł, to jest to, że nie mamy czasu. No i tu trzeba powiedzieć, że ten argument jest mocny, bo w dzisiejszych czasach wszystko biegnie tak szybko, że niełatwo ten czas jest znaleźć. Ale ja oglądałam takie badanie, które pokazuje, że my dziennie spędzamy około 6 godzin na social media. Nie w ciągłości, tylko po prostu klikając, tak, co minutę zaglądając na posty, na lajki, na te wszystkie rzeczy. Więc jak wiadomo, nie każdy z nas te 6 godzin tam spędza, ale z 2 godziny na pewno bite każdy. Więc jak mamy 2 godziny na siedzenie na Facebooku i przewracanie, nie wiem, cudzych zdjęć, to my mamy czas, żeby stawić się dla swojej kreacji, jakakolwiek ona jest. I nie słuchać na razie tego, że umysł powie, ty na tym nie zarobisz. Marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie na nich zarabiać, ale w pewnym momencie, jak my zaufamy tej kreacji i stawimy się do niej i uszanujemy pracę pomost, to my dojdziemy tam, gdzie mamy dojść i w pewnym momencie zaczniemy na tym zarabiać, nawet nie wiemy kiedy. Trzeba też cierpliwości, bo umysł by chciał tu i teraz albo wcale. Ale ja czytam książkę The Artist's Way po raz kolejny i tam jest taki fajny cytat, gdzie ktoś mówi do człowieka, ile będziesz miał lat, jak się nauczysz grać na pianinie? A odpowiedź jest tyle samo jak się nie nauczę. Że to jest to, my myślimy, okej, ja będę mieć 50 lat, jak skończę jakiś tam kurs, ale i tak będziesz mieć 50 lat. Masz tylko dowód, masz tylko wybór. Czy chcesz mieć 50 lat i skończyć ten kurs, który pragniesz skończyć, czy chcesz mieć 50 lat i go nie skończyć, tak? Więc jakby tu znów, to jest, gdzie my możemy zbudować pomost z każdej sytuacji, w której jesteśmy teraz i która jest trudna i jest w naszym umyśle na razie przepaścią. Przepaść może być w naszej głowie. To mogą być myśli i emocje, które nas buntują, tak? To jest druga przestrzeń. To może być te negatywne myślenie, narzekanie, obgadywanie, plotkowanie, cokolwiek nasz umysł jest w stanie zrobić, a jest. Więc jak tutaj zbudować pomost? Zamienić narzekanie na dziękowanie, wstawać rano i naprawdę znajdować 5-10 rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, kochani. Każdy z nas coś ma. Ja wiem, że umysł będzie mówił na początku też pewnie u niejednego, ja tego nie czuję, to jest sztuczne. Nie czuj tego na razie, po prostu na razie to rób. W pewnym momencie umysł się podda. Dlaczego? Dlatego, że znów tu nie chodzi o to, żeby wmawiać sobie sztucznie, że coś jest super, kiedy nie jest. Widzieć te rzeczy, które nie działają, widzieć te rzeczy, które nie są super, ok? Widzieć je w świadomości, obserwować je w miłości, ale również rozszerzać percepcję postrzegania, i widzieć wszystko to, co jest dobre, co działa, co jest po naszej stronie, tak? Dlatego, że umysł, już nieraz o tym opowiadałam, umysł ma tendencję widzenia wszystkiego tego, co nie działa, bo chce nas przed tym ochronić. Dlatego też ciężko jemu, dopóki jego nie nauczymy, skupiać się mu na pozytywach. Ale my możemy go tego nauczyć i wdzięczność jest cudownym narzędziem. Wdzięczność to pomost, który może zmienić nasze myślenie z negatywnego, nasze stany emocjonalne z negatywnych na pozytywne, na rozszerzenie percepcji. To jest prawdziwe dla mnie pozytywne myślenie.
Nie udawanie, że coś, co jest trudne, łatwe jest, kiedy czujemy sam sobą, że jest trudne, ale znalezienie w najtrudniejszej sytuacji czegoś, co działa, rozszerzenie percepcji, popatrzenie, ok, gdzie w tej czarnocie i ciężkości jest jakiś zakątek ze światłem, a zawsze tam jest. I to zbuduje pomost w myśleniu, w postrzeganiu, w czuciu, tak? Więc to jest druga sytuacja, gdzie my możemy zbudować pomost z przepaści. Trzecia, witam Was, kochani, tutaj tyle tego leci. Staram się nie czytać w takim, że będę się śmiała, ale później wszystko poczytam i podpisuję, kochani moi. Cudownie Was widzieć w ogóle. Trzecia przestrzeń, gdzie można zbudować z przepaści pomost, to jest to, kiedy my widzimy ten ogrom trudnych sytuacji. Kiedy my widzimy, że tak wiele w naszym życiu jest nie po naszej myśli, to nasza reakcja jest zazwyczaj uciekanie. I każdy z nas ma swoje sposobiki na uciekanie. Jeden będzie uciekał w nałogi, drugi w pracę, co też jest w sumie nałogiem. Trzeci będzie uciekał w depresję. Ja wiem, że to brzmi poważnie, ale my nawet nie wiemy, że depresja jest pewną formą takiej ucieczki, bo życie nas przeraża, bo jest za dużo tego, więc my wchodzimy w ten stan, ale tak samo też będą ataki agresji czy ataki paniki, gdzie po prostu umysł ucieka w jakieś zachowanie, bo sobie nie radzi z tym, że życie jest no, ciężkie dla niego na ten moment, że nie umie udźwignąć, że nie ma narzędzi, jakby mógł sobie z tym poradzić właśnie, że z tych sytuacji, które są trudne, stworzyła się przepaść, w którą my wpadamy i możemy na różne sposoby tam wpaść. Ja na pewno tam wpadałam wiele razy. Ale teraz my możemy zbudować z tego pomost, tak? Tylko że pomost w takich sytuacjach, gdzie jest ciężko i my zazwyczaj uciekamy, budowanie pomostu będzie zamienić uciekanie na działanie, tak? I to jest bardzo ważne. A wiecie, różni ludzie tutaj są, teraz jak się wysłuchamy, tutaj jesteśmy wspólnie. I wielu z nas jest w tak zwanym tym rozwoju duchowym. I często ten rozwój duchowy to trochę tak tą akcję i działanie zrzucił na bok. My dużo czytamy, dużo się rozwijamy, tak? Dużo się spotykamy i fajnie sobie gadamy o tym, gdzie my nie byliśmy, co nie zrobiliśmy. Ale często to działanie jest jakby w ogóle pominięte. A tak naprawdę w tych trudnych momentach czasem nawet medytacja i afirmacja może być ucieczką bardziej niż powrotem do domu, więc też uczyć się siebie, mieć tą taką świadomość, co ja mogę zrobić, nawet najmniejszy krok w tych trudnych sytuacjach, jaki najmniejszy krok ja mogę zrobić, jak ja mogę zadziałać w swoim kierunku, żeby sobie pomóc. Nie bać się, nie uciekać, tylko naprawdę stawiać się dla siebie i działać. Więc to jest kolejny pomost. Jeżeli przestaniemy uciekać od tych trudnych sytuacji i zaczniemy działać, i nie działać tak, jak umysł by chciał, że on by chciał naprawić wszystko tu i teraz, naraz, w ogóle bez wysiłku najlepiej, a jeszcze zapłacić komuś najlepiej, żeby to za nas zrobił. Tylko w najmniejszych krokach, w jakich się da, w tych mikromomentach. Ja pamiętam, jak studiowałam psychologię i taki profesor mi powiedział, że to była behawiorystyczna właśnie psychologia, która uczyła, jak krok po kroku uczyć, zmieniać zachowania właśnie dzieci autystycznych wtedy. I on na takim prostym przykładzie pracy tłumaczył, że jak wstajesz rano i nie masz pracy i chcesz pracę znaleźć, to nie zakładaj sobie jako goal, ja dzisiaj znajdę pracę, bo to jest bardzo duży taki chunk, duży kawał, który my na siebie zrzucamy odpowiedzialności. I każdy dzień, kiedy wstaniemy rano i tej pracy nie znajdziemy, to będzie dla nas porażką. Ale on mówi, jak wyznaczysz sobie małe kroki, te mikromomenty i powiesz, ja dzisiaj wyślę 10 CV, 10 resume, to każdy dzień wstajesz i jesteś w stanie to zrobić i każdy dzień dla ciebie jest sukcesem i się nie zniechęcasz, budujesz pomost, tak? Zmieniasz nastawienie do całego tego procesu i wtedy pewnego dnia 10 CV, jeden dzień 10 CV, drugi dzień 10 CV, trzeci dzień i ty znajdziesz tą pracę, tak naprawdę ona sama się znajdzie. I często jest tak, że nasz umysł boi się działania, bo chciałby zrobić wszystko naraz, a nie rozumie trochę, że życie składa się z tych mikromomentów i tych małych kroków. I jak chcemy zrobić to wszystko naraz, a nie jesteśmy w stanie, no to często się wycofujemy, tak? Więc teraz nie uciekać i zamienić uciekanie na działanie, ale pozwolić sobie na te małe kroki, kochani. Pozwolić sobie na te małe kroki, to bardzo pomaga, tak? Tu właśnie akurat mi się pokazało filozofia Kaizen, metoda małych kroków. Dzięki, Krzysztof, właśnie to przychodzi do mnie cały czas, wielu ludzi mi o tym mówi, muszę zerknąć na to, bo wiele słyszałam o tym, że to jest cudowne.
Więc ostatnia taka przestrzeń, która często ja widzę w pracy, spotykam to jest partner, tak? To jest relacja. To też jest dla nas ciężkie, bo czasem jesteśmy w relacji, w której nie odnajdujemy się, a czasem jesteśmy sami, boimy się być sami. I znowu wpadamy w tą przepaść samotności. Jak wpadamy w taką przepaść samotności, to znów to jest bardzo często to, jak my postrzegamy to, że jesteśmy sami, że jesteśmy single, że nie jesteśmy w związku. Zazwyczaj postrzegamy to jako porażkę, ale jak zmienimy nasze nastawienie i tak naprawdę zaaplikujemy wszystkie te zasady, które wcześniej były wymienione, to zbudujemy piękny pomost, bo ten czas samemu, kiedy jesteśmy sami, może nam pomóc w znalezieniu naszej pasji, w znalezieniu innej pracy, może nam pomóc zmienić narzekanie na dziękowanie i może nam pomóc zbudować naszą więź z nami samymi, z naszą duszą, może nas przybliżyć bardziej do siebie. A jak w tym czasie, kiedy jesteśmy sami, to zrobimy, to wtedy nawet nie będziemy go musieli szukać. On i ona będą, jak my tylko wyjdziemy na siebie. Dlatego my się stroimy, my będziemy jednym pomostem. Mogli się z tym partnerem czy partnerką spotkać. Jeżeli nie jesteśmy w związku, w którym się nie układa, to tak samo jakbyśmy zobaczyli i tak, że tylko ludzi w związku jest ta wielka przepaść. Ale jakbyśmy spróbowali w swoim wnętrzu z tej przepaści zbudować pomost poprzez te wszystkie rzeczy, które były wymienione, poprzez budowanie pomostu w swojej pasji, w swojej pracy, w swoim zdrowiu też, bo tak samo można spojrzeć na chorobę. Często choroba dla nas jest przepaścią, w którą wpadamy, zwłaszcza ciężka choroba, ale nawet z tego można zbudować pomost, kochani. Zobaczyć, dlaczego to do mnie przyszło, co jest tym dla mnie do nauczenia. Nie wmawiać sobie, kiedy wiem, że jestem chory. Zapytać się pytań, dlaczego ja z takim z taką złością, z nadzieją i dlaczego ja jestem dla mnie. Może ta choroba właśnie przepadła jako pomost. Ja tego widzę, bo jeszcze nie miałem patrzeć się. Może z przepaścią, może stać się pomostem. I my jesteśmy ci, którzy o tym decydują. Więc kochani moi, zabierać się do roboty. Z miłością oczywiście to mówię, dlatego że życie jest w naszych rękach i my naprawdę w każdej chwili naszego istnienia decydujemy o tym, na ile przepaść przepaścią jest, a na ile pomostem. I każdy z nas ma w sobie tą siłę i tą moc, żeby ten pomost z najgorszej przepaści zbudować i przeprowadzić siebie na drugą stronę, tam gdzie życie jest takie, jakiego pragnie nasza dusza. Kocham Was, tule, dziękuję, że jesteście. I widzimy się wkrótce, kochani. Pa!